się do góry, śliczna prawda. Tylko wiecie Państwo, tutaj na przystanku siedzi nasz Marcin, nasz kolega Marcin warszawski, Stargówka. Jest stupity, zaczepia ludzi, koło niego nawet nie da się tam przejść, bo pas rozpoznaje i zaczepia. No, a inni ludzie to lepsi są, też mają zapadnięte policzki, nie przejawiają radości, zadowolenia, oczy wielkie jak u dinozaura, jak u gada. Także wiecie Państwo, no nie ma tych świadków Jehowych. A byli, głosili, trzeba było korzystać, jeszcze może zacząć czytać Biblię, bo był taki bohater nędzników Wiktora Hugo, który uciekł z więzienia i do klasztoru przez taki czerwony mur się dał rzucić i stwierdził, że jeszcze gorzej, większa niewola. I te pijaki tam chodzą do tego klasztoru, gdzie Państwo widzą, czerwona cegła jest, proszę Państwa. Jeden z nich taki, Marcin, on już nigdzie nie chodzi, bo tam, no miał babcię, pewnie ta babcia mu dawno umarła. Miał mieszkanie, pewnie dawno już też i mieszkania nie ma. I tak po ulicach się włóczy, siedzi na przystanku, już nie będziemy go tutaj pokazywać, bo naprawdę nie ma co. Ma długie włosy, długie kudły, proszę Państwa. Długie włosy, długie kudły. O, no i tyle. Zaczepia, nie można tam stać. Nie można, a nic nie jedzie, proszę Państwa, na jedno. W Warszawie to nie ma co czekać, bo są niesolidni. To do dupy taka robota, taka praca, że nic nie jedzie. Rozumiesz? Powinien być 2 minuty, 105 temu i go nie ma. No, obrzydliwe to jest, no, a ten Marcin, to czerwone piwo trzyma. Brzydki jak cholera. Był gruby, teraz ciut schudł, ale te kudły takie ma. Obrzydliwe.